Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybso i dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. A dzisiaj wybitny odcinek, widzowie, ponieważ zrobimy bazę w banku. Bazę w banku, która pozwoli mi, Palionowi i Dave'owi kontrolować, co tak naprawdę tam się dzieje i co się dzieje z naszymi zielonymi, które zostały przez Steve'a perfidnie nam zabrane. To już wszystko jest, oczywiście to wszystko wyszło, ja nie wiem, czy ja o tym mówiłem w ogóle na odcinku, ale to było oczywiście u Pawła na kanale, wszystko wiadome, Steve ukradł zielone. Potwierdzone info. Mnie osobiście ta informacja bardzo boli i nie podoba mi się to, bo ja ufałem Steve'owi. Ufałem mu jak, prawda, jak ziomkowi. Sympatyczny kolega, który uczył mnie nawet angielskiego, a tutaj taki, no prawda, można by rzec nawet, że no, nóż w plecy zdecydowanie. Więc dzisiaj wraz z Dave'em i Palionem zrobimy świetną bazę oczywiście w banku. Z tym, że jest pewne ryzyko, no bo możemy tam kogoś spotkać, więc mamy podki na niewidzialność. Powiedziałem chłopakom, żeby też sobie przygotowali. Ostatnio w ogóle pewnie spytacie, skąd mam 61 zielonych. Ostatnio Paweł mi dał na odcinku u siebie 61 zielonych, bo tam jakieś znaleźliśmy i po prostu mam ten, ale w sumie to jest jedyne, co mam, a to i tak jest nic w porównaniu do tego, co ma Steve w banku, bo to, co tam znaleźliśmy, to jest po prostu to jest taka ilość zielonych, że ja nigdy tyle w sumie na oczy nie widziałem. Dobra, czekajcie, jestem, czekajcie, bo Dave to tam ma domek w ogóle. Pominąłem go, jak już idę od mojej ten, to załatwię najpierw Dave'a. Daveson! Puk, puk. Halo? Kurde, puk, puk. Człowieku, czemu przez szybę? No bo tak jakoś stamtąd przyszedłem. Dobrze. Jezu, się przestraszyłem. No. Jak samo poczucie? Nie wyspałem się, ale jest okej, chyba. No, to dobrze, to no, idealny dzień, idealna pogoda na to, żeby zrobić jakąś bazę. Jak zagramy w Lola, to będzie lepiej. Oj, tak, tak, oj, tak, tak. Już mną szarpie wewnętrznie na samą myśl. Dobrze, podejdźmy do Pawła. Halo, puk, puk, Paweł zielony. Ty! Kolego! Za każdym razem bez pytania. A ty wbijasz do mnie do domu właśnie, z pytaniem? Właśnie. Ale to było ważne! No to też jest ważne, stary, my dzisiaj mamy robotę. Mamy robotę dzisiaj. Słuchaj, musimy pójść do banku, robimy bazę. Robimy tam bazę, która nam pomoże kontrolować, co tam się dzieje. W ogóle coś widzisz, jak masz tą czapkę? Ale masz fajne itemy! Teraz tak, z panem stary widzę wszystko! Oj, tak, złoto. Tak! Jeżeli jesteś w ciemnym pomieszczeniu i nie masz latarki, ubierz panią style, wtedy rozświetli się twoja droga. Dobrze, zapraszam, lecimy do banku, panowie, tylko jest ryzyko, bo mogą nam być inni, wiecie, i mogą nas lekko przyłapać. A tego byśmy bardzo oczywiście nie chcieli. Nie leć, więc... człowieku, na całej właśnie, głośności! Właśnie, co ty robisz, w ogóle półpalionowa obudzisz. Nie, spokojnie, spokojnie. Czego ja muszę tutaj zrobić tura, którego widzę, że już za każdym razem robimy, jak idziemy w tamtą stronę. Czyli oczywiście czy trzeba przejść przez palion style. Budujemy to... Te bikony robimy. Robimy to, że... O, to trzeba, no ja już jeden zrobiłem, ale kurczę, trzeba więcej, to prawda. Bo to jest... No tylko z czego, jakby nic nie mamy, jak nam wszystko ukradli. Ej, tam są w środku, patrzcie. O kurde. Widzę ich, no, ale ich jest dużo. Jest co pewne teraz? Ryzyko, jest Cio. Pewne ryzyko. Czekajcie, podka na niewidzialność. Na pewno to jest to. Weźcie, strzelicie elektry i tak dalej. Wypijcie potę na niewidzialność i musimy się tam przemknąć. Musimy się przemknąć tak, żeby być po prostu, wiecie, żeby zejść na dół. To jest w sumie najważniejsze, ale jest tutaj, będzie teraz, że tak powiem, Kongo siedziało. Dobra. Ej, oni tam schodzą na dół też. Niedobrze. Kurde. Niedobrze. Dobra, ale nie zamknęli drzwi. Mamy idealny jak moment. Jak otworzą safe, wchodzimy do safe'u z bomby, byle jakiego. Dobra. I tam robimy bazę. To jest plan. Chowamy się. Dobra, czyli obserwujemy, co oni robią. Oni aktualnie... Nic specjalnego, dobra. Nie, starajcie się nie splitować, żeby nie było widać tych drobinek na tym. Tak. Bo to też może być widoczne. Ale dobra, wychodzą gdzieś na górę. Dobra, czekajcie, może otworzę jakiś safe w końcu. Ja myślałem nad tym, żeby tutaj na samym wprost, jak się zejdzie na dół, to na samym wprost tutaj na ścianie zrobić bazę, ale też ewentualnie w tej głowie z tego Steve'a by można było. W głowie. Myślicie, że w głowie zrobić? To nie będzie podejrzane? Tak. Idźcie, jak schodzicie ze stanu w prawa strona. Po prawej, dobra, jestem... Mam łuk, widzisz? Po prawej, dobra. Okay, kop. Wbijmy się, zapraszam do środka. Jesteście wszyscy? Tak. Tak, teraz, no. Dobra. Nie, kurde! Co ty, Dave'son, robisz? Ty jest ryzykancie. Bo tam jest zielone, znaczy złoto zostało, dobra. Ja nie mogę! Jest ryzyko, oni są nad nami. Ja nie mogę, dobra, są emocje. Dobra, panowie, musimy tutaj zrobić teraz jakąś bazę taką, coś tutaj... Ciszej, oni jak to słyszą. Ja nie mogę. Jak to jest strasznie... No, to jest strasznie głośne, oni to... Czekajcie, musimy poczekać, aż oni się stąd wyniosą jakoś. Przemyślmy, co możemy tu zrobić, ja bym tutaj zrobił jakąś taką... Patrzcie, o, tutaj jest, jak ja znam taki mechanizm do zrobienia, żeby móc to otwierać. Robimy tak, i teraz... tu musimy rozwalić to.
Spokojnie, spokojnie, panowie. Człowieku, wiesz, jak pistony oni słychać? To, oni to tak będą słyszeć, no. Ja nie mogę teraz tego zrobić. Znaczy, biją się. Ej, dobra, oni są chyba tak skupieni na rozmowie, że chyba nie Ej, patrzcie, ale Bobota nie ma, Bobota nie ma. Tak, bo właśnie, gdzie jest Bobot? Nie wiem właśnie. Dobra, może dobra. Go zwolnili. No właśnie. Może ta. Dobra, czekaj, muszę to zrobić. Dobra, robię to. Kurczę, ale boję się, że oni to usłyszą i tu zejdą. To jest takie ryzyko. Dobra, a może... No dobra, trudno, raz się żyje. Ja nie mogę. To najgorsze jest Dirta słyszę. Tak, słyszę w życiu. Dirt! Tak, tak. Ale to jest wyjątkowo głośniejsze niż zwykle, nie? Tak, tak. To się to dobra, wyszli na górę, wyszli na górę. Wyłącz sobie dźwięki. No to wtedy nie ma realizmu. Czekaj. O nie, ja to źle zrobiłem. Czekaj, tu. Gdzie wejście ma być? Ja już wykopię. Czekaj. No ja nie, w ogóle jak my to mamy zrobić, panowie, bo przecież ten tu mi widać, chodzi o to, czekaj, bo tu musi być tak. Coś takiego. Nie, tu. Dobra. Jezus, co ty kminisz, typie? Dobra, coś... to jest redstone'owy chłopak, ja i nie tu, ogarnę. Dobra, jest git. I teraz uwaga, jak zobaczycie ten mechanizm, to wam kopara opadnie. Ja nie ogarniam mechanizmów w ogóle. Ja ogarniam wybitnie mechanizmy. Ja w ogóle nie rozumiem, jak to ma działać. Ja też nie. Z informatyki byłem słaby. Ja też, opuszczałem lekcję. O kurde, co ja mam taki mocny ten kill off? Dobra. Dawaj. Spokojnie, to ja wiem jak to, wygląda, nie? To na dany moment nic tutaj ciekawego nie ma, ale tu musi być tak. Teraz tu musi być, tak. Jaki łeb, nie? Ja tak? Się nie odzywam, nie? Bo ja nic nie potrafię. Jak to zadziała, nie? Dobra, coś takiego. Zadziała to toast? Jesteś pewny? Oczywiście, że tak. Robimy coś takiego i teraz... Chciałbym mieć takie umiejętności tu? W Minecraft. Macie, ja powiedzcie, że macie dźwignię. Mój mózg by się przegrzał. Dźwignię? Macie dźwignię? Mam. No. Mam akurat, mam 5 przycisków i dźwignię. To dźwignię potrzebuję, rzućcie mi tu dźwignię, ja tutaj mam firewerę. Trzymaj. Dobra. Dałeś mu już? I uwaga. Dałem. Dobra. I teraz trzeba to wyłączyć. Okej, okay, dobra, już rozumiem. Kurde, ja nie. Też nie. Ja nie rozumiem. Okej. A czy da się złoto w ogóle przeciągnąć? Czekajcie, chyba się da. Tak, przeciągnęło. Przeciągnęło! Działa. O, no. A, dobra, dolne nie działają, już widzę, o co chodzi, dobra. Ale coś tu się rusza, nie? Panowie, ja patrzę, ja wyszedłem stamtąd, ja patrzę przed, no, przyciągło się. No, ale gdzie tu... oni są w ogóle? A góry, są przed! Góry. Jak oni wejdą zaraz, to macie przerąbane. Ja wam powiem, ja idę obserwować, co oni robią u góry, dobra? Dobra, obserwuj. Ej, a wiem, dlaczego tu nie działa, tutaj jest, dobra, muszę to tu wejść. Oni stoją przed, oni se ledwo z Endermanem radzą. No, to tam. To chill. We dwóch są. Trzech. Tam ciągle jeden pistol mi nie działa. Dobra, ale w każdym razie, dobra, to inaczej zrobię ten mechanizm w takim razie. Dobra, za bardzo go przekminiłem. Muszę go dopracować jeszcze. Ale wiem, że to jakoś działało, bo już to nieraz robiłem, ale dobra. To robimy tu, uwaga. Uwaga, to jest o wiele prostszy mechanizm. Tutaj coś takiego. I teraz to muszę rozwalić tu na górze. O, dajcie mi to. Czyli coś nie hulało coś. Tak. Oj. Co tu się stało? Dlaczego to tak? O, teraz mamy wyjście. Kula! Mamy wyjście. Działa? Tak. Odpal. Jest tu. I teraz zamykam. Ja! Dobra, to było, ja chciałem to bardziej przekminić, ale to coś takiego trzeba zrobić. Tylko najgorsze jest to, że my nie mamy jakby z zewnątrz odpalenia tego. To jest ale na razie najcięższe. Nie, musimy mieć jedno miejsce blok, gdzie postawi się guzik i to się odłączy. Tak! Oj, wiesz, tak! Żeby nie było, żeby on był cały czas. Tylko będziemy raz na jakiś czas stawiać tam guzik, po prostu brać, wiesz, i wchodzić. Okej, no to jest dobry pomysł. Czyli czekaj, to ja wam, to da się da zrobić, w sumie jesteśmy na to przygotowani. Dobra, to robię to w takim razie. Tutaj mamy dźwignię od środka. Postawmy tutaj. A, kurczę, ja nie mam pochodni czerwonych. Mam. Ja niestety nie mam. Dobra. Ile chcesz? Mam dwie tylko. Jedną, no dwie, idealnie. Naprawdę? No. Masz trzy. Mam dwie. Ile potrzebujesz? Dwie idealne, to masz trzy. Bo mnie, a gdzie, jedno, gdzie są? Gdzie dorzuciłeś? Otwórz drzwi. A dobra, tu są, dobra. Dobre. No bo kurde, bo miałem jedno WQ na dole, a dwie miałem wyżej, nie widziałem, nie były połączone po prostu. Dobra, coś takiego. I teraz tam z zewnątrz wybierzcie jakiś blok, w którym będę mógł dać... ten, jakby jak to się nazywa, no to ten przycisk, no. Te dwa tu.
ten jeden. Dobra, to tam muszę dotrzeć teraz do was jakoś. Najgorsze jest to, że ja nie mam łopaty. Ja mam. Dobra, ale już tutaj trudno, załatwię to, bo... Chcecie nie sprawdzić, co oni robią. Minuta potki, panowie, jak co. Dobra, dobra, mamy jeszcze jedną na wszelki wypadek. A nie, dobra, ma ich, nie ma ich, poszli. Dobra, który to był blok? Dobra, ten to musi być, tutaj. Tu. No dobra. I tutaj jak tu, na tym bloku, na tym tutaj... Okej, widzę. Tym drugim, no. Mam plan, mam plan. No. Nie, to będzie... Kurde, żebyśmy nikt się nie... Nikt się nie kapnie, nikt się nie kapnie. Nie działa. A co tam daliście? Nie znam. Dwie pochodnie, żeby było wiadomo, że to jest ten. Aha, no to też może być w sumie. Ty, a dobra, mam tu redstone, dobra, już mi się wydawało, że go straciłem. Dobra, kończę mechanizm. Jezu, ale to jest... To tak ciężko się skupić w ogóle, jak się robi mechanizmy. Dobra. To zbieram, stary. Dobra, działa. Działa? Tak. Dawaj. Tutaj musi być... Działa! No. Cudownie. Ale nie, musi być negacja, na musi być negacja. Na przycisk to musi być. No dobra, negacja, dobra. Teraz. Okej. Działa. Tylko dobra. jak my się ukryjemy, jak będzie guzik potem na zewnątrz, jak my się skryjemy? Patrz, pokażę ci jak. Uwaga. O kurczę, to chyba nie tak miało wyglądać, Dawidzie. Jesteśmy widoczni, picie poty! O faktycznie, o kurde, picie. Picie, bo wniki będzie widać. Ja nie kurde. Mogę. Mam nadzieję, że nas nie widzieli. Otwórzcie mi. Otworzyłem. Ale to masz. Dobra, mamy tą bazę zrobioną, ją trzeba dopieścić jakoś bardziej, ale strasznie dużo czasu zajęło zrobienie tego mechanizmu. Ale dobra, bo ja go nie miałem przekminionego tak jak już go mam teraz. Teraz to już działa dobrze. No i panowie, tutaj, że tak powiem, można... Coś rzec... tu będzie się działo, nie? Założę hełm, żebyście widzieli mnie. Tu można by powiedzieć, że to jest miejsce, w którym będziemy mogli kontrolować, co się dzieje w tym banku i możemy uznać to chyba za takie miejsce spotkań. Że wiecie, że tu zrobić na przykład jakąś bazę, dzięki której będziemy to kontrolować. Na przykład można by było też zrobić taki mechanizm, który by nam... Chociaż nie, dobra, to już za bardzo przykminam, żeby te oczy jakby, żeby podmieniło tutaj ten blok, tak żebyśmy mogli przez oczy patrzeć. Ale to już chyba zbyt duża przekmina. Ale mamy bazę! Mamy bazę. To jest najważniejsze i teraz musimy tutaj jakby poczekać, jeżeli oni na przykład otworzą jakiś safe, to będziemy mogli się tam wbić na szybko. Tylko oni sobie poszli akurat, więc my tutaj mamy w sumie teraz chillerę dosyć sporą. Bo nie wiadomo gdzie. A, nie ma ników w ogóle, no nie ma. Nie ma no oni gdzieś poszli, w ogóle Yeti też wyszedł z serwera. Dobra, no więc baza działająca, z tym, że... Jak my to mamy zamknąć teraz? Nie wiem. To nie, dobra, to tu trzeba przycisk dać. No. Macie przycisk? Nie wiem, jak to będziemy robić, patrzcie. Patrz, nie tak, patrz, dobra, okej, ja wiem, jak to robimy, patrzcie. Aha. Potrzebne są dwie dźwignie. Jedną otwierasz, potem idziesz tu, dajesz drugą tu. Aha, i to... Dźwigni. Aha, rozumiem, no dobra, jest to jakiś pomysł. Dźwignie, no. Robisz tak, teraz tamtą zabierasz. Mhm. To jest plan, tylko to jest tak czasochłonny, że jak będziemy musieli gdzieś uciekać za szybko... Tak, ale jesteśmy 100% inkognito. To prawda, Dawidzie, muszę przyznać ci rację. Dobra, muruję w takim razie tutaj ten mechanizm, on jest działający, prawda, wykwitnie. Działa to tak, mamy tutaj bazę i można tutaj rzeczy jakieś różne kombinować. Dobrze, panowie, współpraca z wami to czysta przyjemność. Dobra, dobrze, mamy bazę, panowie, jest powoli, są sukcesy. Tak, czyli już jesteśmy o krok do przodu. Dobrze, no to tyle, dziękuję wam bardzo widzowie za oglądanie, zrobiliśmy bazę. Widzimy się na kolejnym filmie, na którym mam nadzieję, że tą bazę jakoś wykorzystamy. Trzymajcie się, elo!